Ok, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, moją szaloną monsterą, która po prostu rośnie już tak, że za chwilę zakryje mi całą komodę. Co chwilę wypuszczę jakieś nowe listki, muszę ją w ogóle trochę powycierać z kurzu, bo jak zaświeciło słońce, to widzę, że się trochę zakurzyła. A tutaj przyjechała moja komoda, która była wiszącą komodą w starym mieszkaniu, tutaj dostała nowe życie. Ma przykręcone nóżki i muszę coś w niej zagospodarować, a teraz lecę do kuchni, także będzie fragment długo wyczekiwany z nadgarów. A w garach dzieje się tak. Tutaj robi się ryż z patelni, który już 100 razy widziałyście, do skrzydełek, które są w piecyku. Tutaj się rozmroził bulion warzywny. Tu mam podsmażoną kiełbaskę i trochę boczku i z tego będzie barszcz biały, czyli barszcz dolewam do bulionu, zaprawiam śmietaną, dodaję mięso, dogotuję jajka na twardo i ziemniaki, a w piecyku pieką się skrzydełka. No, także to słychać w garach i słyszę również Alicję, która się obudziła, także lecę do niej. Dobry, witajcie w kolejnym wejściu do tego vloga. Nie wiem już ile dni nie nagrywałam, w każdym razie na pewno jest coś na karcie. Przychodzę do Was z Melisą, tak to nie za ciekawie wygląda, bo nie wyjęłam tej torebki, no ale pozwólcie, że wezmę sobie łyka. Wspomagam się Melisą, bo ten tydzień jest dla mnie bardzo stresujący, naprawdę. Kurczę, jakiś koci włos pewnie. Oczywiście śmieję się, ja po prostu Melisę bardzo, bardzo lubię, ale no niemniej jednak ona czasami mam wrażenie, że pomaga mi się trochę wyciszyć. Słuchajcie, no nie idzie mi nagrywanie tych filmów w ostatnim czasie, naprawdę, co dochodzi do mnie fakt, że czegoś nie nagrałam, to praktycznie już dzwoni mi gdzieś z tyłu sobota i wiem, że tego vloga nie będzie, więc potem staram się to wszystko jakoś szybko nadrobić i z bardzo różnym skutkiem, łącznie z tym, że ostatnio skasowałam przez przypadek pliki, które zrzuciłam z karty na pulpit komputera. Były na pulpicie, usunęłam je z karty, bo wiedziałam, że są na pulpicie, natomiast później w ferworze robienia porządków w komputerze usunęłam również wszystko z pulpitu komputera, więc nie miałam z czego złożyć vloga, byłam na siebie tak zła, ale to tak, bo naprawdę wyszedł mi tam co najmniej, myślę, 28 minut filmu bym miała. No, a tak to nie mam nic. Ale słuchajcie, widzicie pewnie już kątem oka, a tu może właśnie w tym vlogu Wam pokażę taki drobny haul z Ikei, bo robiłam tutaj przemeblowania trochę w pokoju, zamieniałam się z córką na komody i do tej pory mam taki nieogar, że nie mogę Wam przedstawić kamery, bo tu wszędzie coś leży. No i właśnie przez to, że zamieniałyśmy się tymi komodami, okazało się, że jest potrzebny tam jeszcze blat do biurka. W międzyczasie kupiłam krzesełko już do karmienia dla Alicji, no bo ono też wkrótce pewnie będzie przydatne, więc jak już składałam zamówienie w Ikei z odbiorem własnym, z takiej skrytki Ikei, więc stwierdziłam, że dorzucę to krzesełko, po prostu stoi, krzesełko jeść nie woła, a za chwilę się przyda. Więc pokażę Wam może kilka rzeczy, które wtedy w tej Ikei nam wpadło, mnie wpadło do koszyka i to będzie część vloga. Okej, i szybkie zakupy spożywcze, w większości z Lidla, jeszcze jest jedna torba, zaraz ją rozpakuję, bo tutaj rozpakowałam na razie jedną. Chusteczki higieniczne w pudełku, ryż biały, kasza jęczmienna, Trendy Lunch, coś takiego już kiedyś było, tylko chyba z innej firmy, to jest kasza jęczmienna, kasza owsiana. Pestki dyni i siemię lniane, jogurty, truskawka poziomka, dwa danio waniliowe, kasza manna, jakaś huba buba, nawet się tu znalazła, czy nie, jakaś czupa czup z guma balonowa, tuńczyk w sosie własnym, czy nie, w oleju, tak, w oleju słonecznikowym, mascarpone, pierwszy raz wzięłam te piramidki smaku, nigdy tego nie brałam, a już u kilku dziewczyn widziałam w holach zakupowych, więc stwierdziłam, że zobaczę, co to jest, melisa z chmielem i z kardamonem. Boję się tego połączenia, ale innej melisy nie było. Mięso mielone, pampuchy, kluski śląskie, pieczarki, rzodkiewka, rukola, bazylia, pomidory, cornflakes, jogurty pitne, moje ulubione, to jest Activia z suszoną śliwką, ale był tylko jeden, borówki, tu jakiś pasztet, co to jest? Z cielęciną jakieś takie kiełbaski, pewnie do zrobienia na ciepło. Krakowska, parówki, suszone pomidory, śmietana 18,
O, tutaj jest chyba czerwonych pomarańczy, koperek, pietruszka, czosnek, liść i ziele angielskie. Dobra, z tym się uporam i wyjmę rzeczy z drugiej torby. Ok, i tu już będzie mniej. Dwie pizze Feliciana, cztery sery, łosoś kanapkowy, kawa dwa w jednym, płyn do płukania. Żałuję, że nie wzięłam dwóch butelek, ale po prostu już nie miałam miejsca w koszyku, bo one są bardzo fajne, te płyny. Dusi, tutaj są chyba 2 litry. Sos boloński, będę robiła spaghetti, dwa rodzaje makaronu, świderki i wstążki. Mrożona fasolka, masło, flora, serek kozi w plasterkach, papryka ostra, co to jest? To są jakieś ściereczki mięciutkie, biodegradowalne, kasza gryczana, papier rumiankowy nawilżany i boczek do smażenia, może jakaś carbonara, może jakaś jajecznica. No, także tak to wygląda. Pakuję i uciekam. Jeszcze wszystko, słuchajcie, stoi w tej papierowej torbie, bo nawet nie zdążyłam rozpakować. Biureczko takie jak moje, tutaj to jest chyba biurko Malm. Poszło właśnie do Natalki z takim szklanym blatem. Kupiłam też kwietnik. Pamiętacie, jak tam w rogu stał taki biały kwietnik, to ten z tego rogu poszedł na piętro, a kupiłam do dużego pokoju. Tam, gdzie stała choinka, taki po prostu jakby podwójny. Później pójdę i Wam nagram ten kadr, ale akurat przy tym kwietniku teraz śpi Alicja, więc nie chcę tam wchodzić jej nad głową, więc to były takie większe rzeczy. O, a tutaj w tle mamy grającego jeżyka i właśnie to jest... O! To jest pani Piszczka, a to jest kwietnik, o którym Wam mówiłam. Czyli tamten w pokoju do nagrywania był taki jak połowa mniej więcej tego i wyższy i on poszedł na pół piętro, a ten jest szerszy i niższy i on tutaj jest postawiony głównie dlatego, że mi się podoba, ale też dlatego, że tutaj są takie brzydkie włączniki, no ja chciałam je jakoś po prostu zakryć, a witryna stanęła po stronie stołu. Na stoliczku stanęły aniołki, które Natalka dostała od koleżanki na urodziny. Kwiatek, tekturowe pudełka z Pepco, bardzo stare, w których są woski i świeczki i piłeczki takie do zabawy dla maleńkiej. Także kwietnik wygląda tak. I to krzesełko, a tutaj są takie drobiazgi. Na przykład uważam, że bardzo fajną sprawą do tego krzesełka jest podusia i ona jest dmuchana. To jest taka podusia, widzicie, którą wkładacie sobie w oparcie tutaj z tyłu pod plecy i z boku, żeby dziecko, jak jest takie małe i drobne, a Alicja jest maleńka i drobna, żeby w tym krzesełku po prostu tak, wiecie, nie latała. Chyba zmienia się strasznie światło, bo zapowiadają dzisiaj w Łodzi śnieżyce. I widzę, że takie chmury ciemne właśnie przyszły i coś mi się wydaje, że się zrobiło ciemno. No nic, zobaczymy. W każdym razie tak, dokupiłam tą podusię do krzesełka i do tej poduszki jest też pokrowiec. Mogłam wziąć w sumie 2 na zmiany, ale jeszcze się etap karmienia u nas nie zaczął, więc na pewno zdążę to dokupić. Ja te rzeczy zamawiałam przez stronę, także nie byłam w Ikei. Spodobały mi się bardzo na stronie takie poszewki na poduszki 50x50 i może sobie otworzymy. Wzięłam 2 jednakowe. To jest czarny, taki płócienny, bawełniany materiał z nadrukiem kwiatów. Ale bardzo mi się właśnie podobał ten wzór. O, zdjęłam tutaj karteczkę. Napiszę Wam na dole, jak się nazywają. Widzicie? Bardzo ładna. Z ekspresem, także prosta do założenia. Ja mam teraz takie jaśniutkie. Wiecie, które na pewno nieraz je na vlogu widziałyście. I zmienię sobie na te kwiaty. Jeszcze było pudełko takie na drobiazgi. Chyba ono było z tektury, tak myślę, w identycznym wzorze. Ale jak wrzuciłam do koszyka, to pokazało mi, że jest niedostępne w sklepie, z którego chcę odebrać zamówienie. Także 2 te poszewki, chyba po 19,90 była jedna. Wzięłam też firanki. Ja bardzo lubię firanki z Ikei, dlatego że są gotowe do zawieszenia. Nie będziecie tutaj widziały wzoru. To jest wzór, one są białe w takie nieregularne kropki. Bardzo mi się ten wzór podoba, bo są takie bardzo proste, klasyczne, ładnie przepuszczają światło, a mają jakiś detal, bo jak wiecie, teraz te, które są w dużym pokoju, one są zupełnie gładkie, to jest ten woal na kółkach. No i chciałam coś takiego z drobnym jakimś deseniem. Ja mam też kwiatki z Ikei, jedne firanki, też je bardzo lubię, a stwierdziłam, że te kropki takie bardzo delikatne będą, wiecie, subtelnie będą tylko podkreślały to na tej firance, natomiast to jest długość 3 metry, więc poproszę teściową, bo ona ma jakąś zaprzyjaźnioną krawcową, żeby mi właśnie na te 2,5 metra skróciła, a z tych 50-centymetrowych resztek zrobię sobie tunel na zazdroski i powieszę po prostu tam, gdzie potrzebuję, na pół piętrze, na takim okienku, czy w łazience mamy okienko, więc tam może taka firanka zawisnąć.
I ostatnią rzeczą, która też mi wpadła w oko, są takie korkowe tacki, to są dwie tacki, do położenia na przykład u mnie tutaj na biurku, czy na tej małej komórce, która teraz u mnie stanęła, na biżuterię, ale w ogóle wiecie, na takie drobiazgi. Ja właśnie jak zdejmuję zegarek, kolczyki, to ja zawsze wszystko kładę po prostu no, na biurku. I to nieraz mi tam spadnie, nieraz gdzieś wpadnie pod lusterko i tego szukam, a wydaje mi się, że to jest bardzo estetyczne i właśnie fajne. O, udało mi się przebić, więc pokażę Wam. Powiem Wam, że podoba mi się też wielkość tego. Chyba kosztowało to 24 zł, więc wydaje mi się, że też cena taka bardzo okej. Podoba mi się to, że jest to korek. O, tak to wygląda. Tutaj są dwie tacki, więc tu można sobie odkładać pierścionki. Tutaj na przykład zegarek, jakieś takie łańcuszki, bransoletki, ale nawet jakiś mały kosmetyk, nie wiem, pomadkę, cokolwiek. Bardzo mi się to podoba. Położę sobie to tutaj na tej szafeczce i uważam, że można to też włożyć do szuflady, na przykład, żeby sobie biżuterię segregować czy trzymać w jakimś takim ładzie i składzie. Także takie wytaczki też wylądowały w tym zamówieniu z Ikei. Zobaczcie, akurat będę sobie też robiła tu porządek w swojej witrynce i tak na razie ułożyłam tą biżuterię, która po prostu leżała, wiecie, a to w szufladzie, a to gdzieś koło komputera. Tutaj jeszcze mam taki wieszaczek na łańcuszki, to jest wieszaczek z Pepco. No i część łańcuszków tutaj wisi, one tutaj już od dawna stały, a te są takie, które nosiłam ostatnio, więc gdzieś tam je po prostu kładłam tak luzem. Fajne to jest, słuchajcie, bo tu nie będą mi się plątać. Oczywiście no lepiej by było więcej wykorzystać przestrzeni, ale na razie jest jak jest. Także ja myślę, że to jest bardzo udany zakup za te 24 zł, naprawdę. Przy takich domowych sprawach, to pokażę Wam jeszcze woski, jakie ostatnio sobie kupiłam na Allegro, bo strasznie spodobał mi się ostatnio zapach gardenii. I właśnie patrzyłam, czy Janki, czy Ludwig na przykład mają świece o zapachu gardenii, ale nie mogę znaleźć. Myślę, że po prostu gdzieś ta gardenia może być tam w jakichś nutach dodana, natomiast o zapachu samej gardenii nie znalazłam. Ale na Allegro znalazłam zapach z Guskrika o zapachu właśnie płatków gardenii, bez żadnych dodatków. Bardzo ładnie ten wosk pachnie, przynajmniej tak po otwarciu. O kurczę! Dobra, musiałam trochę przysłonić roletę, bo strasznie wyszło słońce, na pewno to widziałyście. Przepiękne, to jest... Wiecie co, ja mam perfumy Versace Vanitas i to bardzo podobnie pachnie. Bardzo ładny jest ten zapach. Zobaczymy, jak będzie pachniał po rozpaleniu, ale właśnie myślę sobie, że to będzie taki zapach typowo właśnie wiosenny. A drugi zapach, który mnie skusił, uwielbiam świece z Ludwika, natomiast woski bardzo tak sobie. Mam z nimi taką relację naprawdę mieszaną, bo miałam już kilka wosków z Ludwika i one mi się nie bardzo podobały, bo wydaje mi się, że mają w sobie dużo takiej syntetycznej nuty. To światło mnie wykończy dzisiaj. Ale opis zapachu denim tak mnie przyciągnął, ponieważ ja lubię męskie nuty w świecach czy w woskach i tutaj właśnie było napisane, że jest tutaj taka męska nuta i kolor wosku nazwa denim również wskazuje na to, że to będzie taka odrobinę z goryczką nutka, więc stwierdziłam, że wrzucę sobie dwa te woski i powiem tak, zapach bardzo mi się podoba, tak po otwarciu, świeży męski zapach, taki po otwarciu po prostu tego pudełeczka. Tak, no to jest zapach po prostu męskiej jeansowej kurtki z psikanej męskimi perfumami. Tak mi się dokładnie kojarzy ten zapach i jest bardzo fajny, natomiast on po rozpaleniu ma w sobie coś takiego bardzo syntetycznego. I to jest taki zapach, z którym ja mam taką relację, że jednego dnia go kocham, drugiego dnia go nienawidzę. Jednego dnia mogę go palić przez 3 godziny, drugiego dnia w ogóle nie mogę przejść obok kominka. Jest tutaj jakaś taka nuta, która mnie drażni. Niemniej jednak, jeżeli lubicie zapachy z nutą męskości, to bardzo Wam polecam, bo no jest ciekawy, ale już wiem, że te wszystkie właśnie świece, woski Ludwika mają sobie taki no, syntetyczny dodatek, który
Nie zawsze mi się podoba. Nie zdarzyło mi się to w przypadku wosków z Janki, nie zdarzyło mi się to w przypadku zapachów z Kringla, a tutaj z tym Woodwickiem no to jest różnie, natomiast świece z Woodwicka uwielbiam. Więc tak, to jest dziwne. A mówiąc Wam, że miałam bardzo stresujący tydzień, to jeszcze na domiar wszystkiego miałam kontynuację programu szczepień Alicji, który ostatnio wybrałam. I dlatego mam na wierzchu termometr bezdotykowy, który dostałam do przetestowania. To jest termometr tej samej marki, z której dostałam wcześniej laktator. Pokazywałam Wam, jak jeszcze byłam w ciąży. I dostałam również termometr i nebulizator, którego no, na szczęście jeszcze nie miałam okazji użyć, ale zaraz Wam trzy słowa o nim powiem. Ten termometr, słuchajcie, no, tak intuicyjnej rzeczy to ja naprawdę no, dawno nie miałam. Zaraz Wam pokażę pomiar tak szybko. Po prostu przykładacie sobie do, akurat no, pokażę Wam to na dłoni, ale to jest do czoła, naciskacie i pomiar jest gotowy, 36,1, uśmiechnięta buzia, także wszystko ok. To za chwilę zniknie. Tutaj są jakieś funkcje pamięci, zapisywania. O, widzicie, znika i jest gotowy do użycia, także wyciągacie, naciskacie przycisk, celujecie albo w czółko, albo w skroń, albo w tym przypadku, jak widziałyście, wcelowałam w rękę i również ten pomiar zmierzył, także naprawdę bardzo lekki, niedrogi i no właśnie mówię, bardzo, bardzo łatwy w obsłudze, także przydaje mi się ten termometr, powiem Wam, bo wiecie, no teraz w przypadku pandemii, gdziekolwiek człowiek chce wejść, czy z dzieckiem, czy sam, no to woli się upewnić, więc zawsze tam temperatura jest zmierzona. Nikt z nas jeszcze nie chorował, więc tej temperatury podwyższonej jeszcze na szczęście nie pokazywał, ale właśnie przed każdorazowym wyjściem do lekarza, czy jak tam ktokolwiek się źle poczuł, to wiecie, ja zaraz ten termometr wyciągam i wtedy mam pewność. I dostałam jeszcze, o, czekajcie, postawię, do przetestowania nebulizator kompaktowy i powiem Wam, że ja z nebulizatorów korzystałam bardzo często przy dzieciach, jak były chore. I właśnie mam już taki stary, wysuszony nebulizator, bo on mi się zawsze, czy w przypadku alergii, czy jakichś kaszli takich niezidentyfikowanych przydawał, nawet do soli fizjologicznej. Oczywiście później pomieszany z jakimś lekiem właśnie do nebulizacji również świetnie się sprawdzał. Natomiast to jest nebulizator kompresowy, przeznaczony do leczenia dróg oddechowych. Są dwie maseczki, jedna jest dla dorosłych, jedna jest dla dzieci powyżej 7 roku życia załączona i tak jak mówię, nie wiem jeszcze jak on działa na zasadzie, wiecie, głośności, czy, bo nebulizatory są głośne, tutaj tego nie możemy odmówić. Ten, który ja mam dla dzieciaków, ten wcześniejszy, no jest naprawdę, jak my go włączamy, to po prostu nie da się nawet telewizji mieć włączonej, więc trzeba ją wyłączyć, bo strasznie głośno pracuje. Ten jeszcze nie wiem. Jak będę miała okazję przy jakiejś chorobie przetestować, to Wam oczywiście powiem. Długi przewód powietrzny, szybka inhalacja, jest przenośny, na pewno jest lekki, bo całe to pudełko jest lekkie. Są to wyroby medyczne, testowane, także jak macie ochotę zerknąć, to zostawię Wam linki. Tak jak mówię, termometr przetestowałam, jestem bardzo zadowolona, bo jest bardzo szybki i łatwy w obsłudze, natomiast nebulizator no niestety czeka na swoją kolej. Mam nadzieję, że szybko się nie doczeka i nie mówię tego dlatego, że chcę zhejtować ten produkt, tylko dlatego, że no jeżeli będzie użyty, to prawdopodobnie w przypadku jakiegoś problemu zdrowotnego. A teraz żegnam się już z Wami, dziękuję za uwagę, mam nadzieję do zobaczenia jak najszybciej, bo mam Wam do pokazania no, kilka rzeczy kosmetycznych, różnych takich nowości, także na pewno się do Was odezwę z jakimś filmem bardziej tematycznym niż vlogowym, a teraz w promieniach słońca mówię Wam cześć i do zobaczenia.